Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam państwa. To jest program Proszę to wyjaśnić. No i najważniejsze sprawy danego tygodnia wyjaśniamy państwu, wykładamy prostym językiem, mówimy, o co chodzi w danej sprawie. Teraz numerem jeden jest afera Komisji Nadzoru Finansowego. Były już szef Marek Chrzanowski podał się do dymisji, chociaż media znowuż informują, że przesiaduje jeszcze w swoim gabinecie, zbiera swoje rzeczy. Otóż ma być to kolejna afera. Dlaczego były już szef KNF-u ma nadal dostęp do dokumentów? Ale zostawimy na razie te sprawy poboczne. Tak to wygląda na tę chwilę. My skupimy się na tym, jak do tego doszło. Co wydarzyło się w marcu tego roku, jak wyglądała rozmowa, z której stenogramy mamy. To jest 30 ponad stron stenogramów, zarejestrowana rozmowa, która ujawniła, no właśnie, być może, bo to jest przedmiotem zawiadomienia do prokuratury, nie konkretnie stenogramu z tej rozmowy, próbę podjęcia współpracy za 40 milionów złotych z Leszkiem Czarneckim, finansistą, bankowcem, przez właśnie byłego szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego. Będziemy wyjaśniali tę sprawę, próbowali odpowiedzieć państwu też na pytania, co dalej z Komisją Nadzoru Finansowego. Naszym gościem jest dzisiaj dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Witam serdecznie. Zaczynając od początku, czy normalną sytuacją w pańskim odczuciu jest spotkanie na szczycie, powiedzmy, Komisji Nadzoru Finansowego w gabinecie przewodniczącego z udziałem Leszka Czarneckiego, rozmowa jeden na jeden, nagrywana, no już abstrahując, ale że dochodzi do spotkania w takiej prywatnej, powiedzmy sobie, kwestii w gabinecie szefa KNF-u jeden na jeden? Co do zasady, pan Leszek Czarnecki nie spotykał się z panem Chrzanowskim, tylko spotykał się z przewodniczącym KNF-u, czyli z instytucją, i tak naprawdę mamy tam dwie instytucje, sam KNF i przewodniczący KNF, więc z instytucją się spotykał i te warunki i relacje powinny być bardzo precyzyjnie określone i zachowane, dlatego że wszelkie wymiary prywatności tej rozmowy lub tej wizyty, no, świadczyłyby o tym, że instytucja nieprofesjonalnie wykonuje swoją rolę, a główną rolą instytucji jest nadzór systemowy nad sektorem bankowym i finansowym, no, ale jeżeli ktoś nad kimś ma nadzór, to faktycznie nie spotyka się w cztery oczy, nie buduje wrażenia, że rozmowa jest bezpieczna dla dwóch stron, a to znaczy, że można w tej rozmowie powiedzieć coś więcej niż oficjalnie mówiło się podczas innych spotkań, dlatego że z tego, co wiemy, tych spotkań było więcej, one przeważnie właśnie miały formę relacji konkretnych przedstawicieli jednej strony z drugą w oficjalny sposób, i nagle dochodzi do sytuacji, w której szef banku jest zapraszany czy banków, bo de facto mówimy o kilku instytucjach, o grupie bankowej. On nawet nie jest prezesem, on tam jest zawsze w radzie nadzorczej poszczególnych instytucji, ale jest właścicielem całej grupy. No jest zapraszany do tego, żeby w cztery oczy porozmawiać. Jest informowany o tym, że system jest podczas rozmowy będzie zagłuszał, czyli nie ma ryzyka, że ktoś będzie podsłuchiwał. To są te tak zwane szumidła, o których jest głośno. I to powoduje taką dwuznaczność tego zdarzenia. W moim przekonaniu w państwie nie powinno się odbywać tego typu zdarzenia. To jest instytucja. Instytucja ma swoje zasady, swoje reguły, i to powinno być bardzo precyzyjnie przestrzegane. Wszelkiego rodzaju odstępstwa raczej świadczą o patologizacji systemu, a nie prawidłowości działania. Anomalia, tak też twierdzi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Posłuchajmy. Widać pewną zażyłość panów. Czy tego typu formuły są spotykane? No są spotykane, natomiast panowie tam rozmawiają, jak możemy na tych 30 chyba jeden stronach stenogramu przeczytać, rozmawiają o wielu kwestiach, jakby też pobocznych, damsko-męskich, jakichś odczuciach z rynku. No, to jest, no, ale bo nie to jest sednem duży sprawy, prawda? Tak, oczywiście jest pewna anomalia tych nagrań, bo teraz mamy wysypy różnych nagrań, nie ma brzydkich słów.
To, z czym Leszek Czarnecki poszedł do prokuratury za sprawą swojego pełnomocnika Romana Giertycha, to konkretna kwota oferowana przez Marka Chrzanowskiego, 40 milionów złotych, bo to miał być 1%. Ten 1% miał być napisany gdzieś na kartce, tego nie ma dokładnie, konkretnie w tym scenogramie, ale taka propozycja miała paść od Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa KNF-u, w zamian za to, że Zdzisław Sokal zostanie odsunięty od próby przejęcia za przysłowiową złotówkę banków Leszka Czarneckiego. No to jest niezwykle skomplikowana transakcja potencjalnie, która była zobrazowana, ale sam proces i oferta jest skandaliczna. Jeżeli w ogóle do niej doszło i jeżeli faktycznie miała miejsce oferta skierowana do podmiotu nadzorowanego przez KNF. Dlatego, że to pokazuje, czy pokazywałoby, gdyby to faktycznie zostało zweryfikowane, że mamy do czynienia z całkowitą patologią systemu nadzoru. Nadzór ma tworzyć bezpieczeństwo dla nas wszystkich, dla konsumentów, dla uczestników rynku. Jeżeli to jest instytucja zaufania publicznego. To jest instytucja bezwzględnie, to jest jedna z najważniejszych instytucji, która do tej pory, proszę zwrócić uwagę, zawsze była w cieniu. Ona miała charaktery, miała kilka zdarzeń, które wskazywałyby na spatologizowanie. Ja przypominam sobie, jak poprzedni szef KNF po zakończeniu swojej funkcji trafił na wiceprezesa z jednego banku komercyjnego, co wielokrotnie w mediach podkreślałem, że dla mnie to jest niedopuszczalna sytuacja i uważam, że nie powinna zdarzyć się również w momencie, kiedy pan Marek Chrzanowski podejmował tą funkcję, miałem duże wątpliwości, czy bez znajomości sektora, bez specjalizacji zawodowej w tym zakresie, bez doświadczenia w branży, można rzeczywiście rzetelnie pełnić funkcję nadzorczą. I wtedy stawiałem tezę, że skończy się to tego typu zdarzeniem, gdzie taki człowiek spoza systemu, spoza branży, spoza rozumienia relacji zostanie wprowadzony w pewien mechanizm i zapłaci za swoją niekompetencję. To są te swojego rodzaju pokusy, o których oczywiście, często ale mówi. Pokusa wynika pokusy, z kilku rzeczy. Pokusy, które na te osoby, które nagle dochodzą do władzy bez wcześniejszego. To jest takie przeformatowanie. Znaczy, jeżeli do każdej funkcji trzeba nabyć kompetencje i mieć format. Jeżeli człowieka przeformatujemy, czyli nadamy mu za wysoką rangę pełnienia funkcji, bez przygotowania, bez rzetelnego zabezpieczenia kompetencyjnego, to może okazać się, że on będzie nadrabiał swoją kompetencję różnymi dziwnymi zachowaniami. No ale i okazuje się, że Marek Chrzanowski nie miał kompetencji na szefa KNF. Ja uważam, że na szefa nadzorów wszelkich powinniśmy delegować osoby z ogromnym doświadczeniem w danej branży i osoby, które kończą karierę zawodową, a nie ją zaczynają. Dlatego, że pojawia się ryzyko od tego... Są już tego syci władzą. Nawet syci w tym zakresie, że nie budują sobie, będąc w nadzorze, a to jest wszystko drugorzędna sprawa. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że nie budują sobie, będąc w nadzorze, rynku, w którym potencjalnie w przyszłości będą funkcjonować zawodowo. Dokładnie, proszę zwrócić uwagę o tym, co powiedzieliśmy, jeżeli poprzednik szef KNF trafia na wiceszefa banku komercyjnego, czyli instytucji, którą wcześniej nadzorował, to jeżeli, to dla mnie pojawia się pytanie, jaki mechanizm zadziałał, czy swoiste rekompensaty za formę sprawowania tego nadzoru, więc tutaj też, jeżeli młody człowiek, niespełna 40-letni, wchodzi na tego typu funkcję, to proszę mi powiedzieć, jaka jest dalsza perspektywa zawodowa takiego człowieka. On może pełnić tą funkcję, a potem pojawia się atrakcyjność jego rynkowa. Zresztą niedawno raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego zwrócił uwagę Polsce, to było tydzień, dwa temu, kiedy mowa była o tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy powiedział, w KNF-ie płaci się bardzo małe pieniądze, niewspółmierne do sektora, który jest nadzorowany, co powoduje pokusy migracyjne, bo to, o czym tutaj mówimy, o sytuacji totalnie bezczelnej, to znaczy, jeżeli ona była, że ktoś mówi 1% od twojego biznesu, czyli 40 milionów jest dla mnie za to, że ja ci pozwolę dalej funkcjonować, to jest tego typu przekaz, ale korupcją jest też migracja pracowników z nadzoru do konkretnych miejsc w sektorze, bo ten sektor
inwestor kupuje sobie tych pracowników, jakby dając, uzyskując przychylność systemu. Proszę zwrócić uwagę, był przewodniczący Chrzanowski mówi, ja dam ci prawnika, który, polecę ci prawnika, który spowoduje, że nie będziecie mieli problemów. I okazuje się, że tego typu case z prawnikiem, to nie jest tylko jedno zdarzenie, bo już media donosiły, że jest inny bank, w którym też jest taki prawnik polecony mający powiązania z KNF-em, bo nagle po jego wejściu sytuacja tego banku się znacząco poprawiła. I to jest niepokojące, bo my powinniśmy dzisiaj zadać pytanie, ilu takich w cudzysłowie prawników jest w różnych instytucjach finansowych, którzy są w powiązaniu z KNF-em, czyli z instytucją, która powinna nadzorować, nie powinna wchodzić w interesy i deale z uczestnikami rynku, tylko nadzorować realnie, a w sytuacji, kiedy nie wykonuje tego nadzoru, to czym jest ta instytucja? No właśnie, kto powinien nadzorować KNF? I tu mamy pośrednio odpowiedź z ostatniej chwili. Informacja, drodzy państwo, agenci CBA i przeszukują siedzibę Komisji Nadzoru Finansowego, zabezpieczają dokumenty, stenogramy, sprawdzają gabinet byłego szefa KNF-u. Czy to właśnie służby specjalne powinny być, może wcześniej zareagować, czy państwo działa sprawnie teraz, znaczy, w tej chwili? Mi trudno jest powiedzieć, ja sobie nie wyobrażam systemu tak działającego, że nad każdą instytucją w państwie jest jeszcze inna instytucja, już najgorzej jak jest CBA, która pilnuje wszystkich. Znaczy to już mówimy o jakimś totalnym układzie logicznym braku zaufania instytucjonalnego. Nie. KNF to jest KNF. Wcześniej KNF był powiązany z Narodowym Bankiem Polskim. Potem nastąpiło rozdzielenie. Dzisiaj były próby powiązania, ponownego włożenia w tej instytucji, bo to Narodowy Bank odpowiada za całe bezpieczeństwo pieniądza w Polsce. I prezes Glapiński bardzo zabiegał o tym, był zwolennikiem takiego połączenia. Ja osobiście uważam, że jednak silne rozwiązanie instytucjonalne KNF-owskie niekoniecznie musi być wewnątrz NBP-u, bo sama struktura, kto jest w kim, jest drugorzędna. Ważne, jak usytuowana jest ta instytucja i kto tak naprawdę, i wracamy znowu do początku rozmowy, kto naprawdę pełni funkcję, z jaką kompetencją. Bo jeżeli są ludzie przygotowani do pełnienia funkcji i bezpieczni, czyli oni są zweryfikowani, nieprzypadkowi. To nie jest tak, że można sobie kogokolwiek z ulicy wziąć, a jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju kariery w Polsce, to one niestety często objawiają się tym, że człowiek całkowicie przypadkowy pełni daną funkcję. Kogo widzi pan w roli następcy Marka Chrzanowskiego? Znaczy, bardzo mi się podobała reakcja kancelarii premiera, która wskazała wiceszefa, wiceprzewodniczącego i informacja szybka, człowiek, który na rynku kapitałowym zjadł zęby. Czyli człowiek, który był, który zna. Oczywiście ja znam głosy w momencie powoływania przewodniczącego Chrzanowskiego, kiedy mowa była o tym, a może to dobrze, bo ten rynek jest spatologizowany, więc może człowiek spoza rynku, spoza sektora oczyści. Tak bym to by zagrało, gdybyśmy mieli na przykład dobrego szefa Najwyższej Izby Kontroli, który kończy swoją kadencję, jest w wieku 60 lat i go przesuwamy do KNF-u i mówimy, dobrze, człowieku, już to ty jakby kończysz, a więc nie masz jakby takiego ryzyka, że będziesz inwestował w relacje. Po prostu zadziałaj uporządkowująco. Nazwisko, kto powinien być teraz? No teraz jest powołany wiceprzewodniczący, a kto powinien być z zewnątrz? Ja przyznam, że nie mam ambicji, ani też nawet ochoty, żeby wskazywać kogoś, bo nawet wskazanie kogoś bardzo sensownego prawdopodobnie spowodowałoby, że ten człowiek miałby utrudnienia w życiu i funkcjonowaniu. Pytanie ja myślę, zatem, że w Polsce mamy ludzi, którzy byli w sektorze bankowym, którzy rozumieją długoletnich prezesów banków, naprawdę ludzi, którzy byli w tym sektorze przez ostatnie 20 lat i którzy kończą swoją karierę zawodową i naprawdę już nie potrzebują nic. Z banku do KNF-u ta droga jest w porządku. Tak, ale nie odwrotnie. Pytanie jeszcze o instrumenty. Czy rzeczywiście samo nazwisko, może nie tyle nazwisko, co doświadczenie, kompetencje wystarczą do tego, żeby sprawować porządny nadzór? No nie. Właśnie, czy KNF ma dzisiaj wystarczające instrumenty? Znaczy, instrumenty wydaje mi się, że tak. Znaczy, ostatnia zmiana, która i rozszerzyła skład zarządu tego w KNF-ie, prowadziła przedstawiciela służb specjalnych. My możemy oczywiście tworzyć... Uprawnienia prokuratorskie, o tym się też mówi. Znaczy, jeżeli jedna instytucja będzie miała uprawnienia wszystkich pozostałych instytucji, to pytanie, po co te pozostałe instytucje?
Znaczy, ja uważam, że dobra komunikacja między instytucjami i przyjmowanie pełnych ról poszczególnych instytucji, one są włączane w konkretnych sytuacjach. KNF ma być specjalistą w sektorze finansowym, bankowym, maklerskim. To ma być geniusz, który jest w stanie wykraczać kilka, czy iść kilka kroków przed systemem, przed uczestnikami rynku. On ma tworzyć te warunki, on ma tworzyć bezpieczeństwo, on ma też przewidywać różnego rodzaju patologie. Przecież Amber Gold, przecież Getback, to wszystko, co widzimy, ale i też skoki, problem ze skokami. Mamy kilkanaście polisolokaty, mamy kilkanaście zdarzeń, które cały czas pokazują, że coś się dzieje w systemie nie tak. Znaczy ostatecznie klient jest oszukany, a przecież po to KNF został zbudowany, żeby budować bezpieczeństwo tego systemu. Więc... I na liście ostrzeżeń umieścił wczoraj idea Bank Leszka Czarneckiego. Dokładnie, to też jest drugie dno tego całego zdarzenia. Poproszę zwrócić uwagę, w marcu nagranie, dzisiaj mamy listopad, wyciąganie tego typu zdarzeń. Pojawia się pytanie, dlaczego przez długi czas się trzyma tego typu informacje, ale jeżeli ktoś został nagrany, to może był szantażowany. Ja nie wiem, tak, czy mówimy, teraz dywagujemy. Dla mnie z punktu widzenia ekonomisty to jest cały czas pokazanie, że coś, ochrona tutaj nie zadziałała, bo jednak taka instytucja powinna być pod ochroną służb specjalnych, to znaczy nawet jeżeli ktoś nagrał, czy też podejmował działania związane z przygotowaniem takiego zdarzenia, to nie mówimy o bazarze i rozmowie dwóch ludzi ze sklepików lub nadzorcy bazaru. Tu mówimy o z jednej strony człowieku, który nadzoruje system, który ma 10, 16, 18 miliardów rocznie zysku. Ja mówię tylko o sektorze bankowym, tak w zależności od roku, a obroty to są wielomiliardowe, setki miliardów. I teraz ten ktoś nadzoruje, to on jednak musi być pod kontrolą i poza kompetencją jednak musi być mentalnie i etycznie przygotowany do tego, żeby pełnić takie role. Jak ta afera wpłynie z jednej strony na finanse Leszka Czarneckiego, banki, instytucje z jego grupy kapitałowej? Tracą. No właśnie. I druga kwestia, jak to wpłynie na nasz rynek kapitałowy? Znaczy bardzo negatywnie. Znaczy, zarówno u Leszka Czarneckiego to się odbije i on może bardzo jeszcze poczuć finansowo reperkusję tego zdarzenia. Mówi się już w mediach, tam były takie zapisy, że on utopił przewodniczącego. Pytanie, czy sam się nie utopił tym zdarzeniem, bo też stracił swoiste zaufanie w innych uczestników rynku. No bo teraz, jeżeli zaczynasz nagrywać, to znaczy, z kim my mamy do czynienia, prawda? Albo do jakiego stanu jesteśmy w stanie się posunąć, żeby bronić swojej pozycji. A druga strona to jest kwestia zaufania rynkowego. Ja bardzo się cieszę, że po pierwsze, bo rano wczoraj była informacja, że przewodniczący Chrzanowski nie poda się do dymisji, tak? Przynajmniej była, przedstawiał to. Później była informacja, że się podaje. Ja mam nadzieję, się z premierem. Tak, a potem ja cieszę się, że te działanie, że tak szybko ucięto, czyli powiedziano dość. Czy to jest przyznanie się do winy, czy wzięcie odpowiedzialności? To jest naprawdę drugorzędna sprawa. Najważniejsze, bo naprawdę z punktu widzenia tej afery pan Marek Chrzanowski jest całkowicie drugorzędny, dlatego że tu teraz jest walka o rynek i o bezpieczeństwo rynku. Odsunięcie człowieka, który, nieważne czy zdarzyło się, czy nie, stworzyło się zagrożenie dla wizerunku bezpieczeństwa rynku finansowego i samego KNF-u. Szybkie oczyszczenie i wyjście do przodu, pokazanie, że panujemy nad systemem, że mamy kompetentnych ludzi, że tutaj nie może dochodzić w ogóle do prób, to nie mówię o zdarzeniach, do prób manipulacji w tym sektorze, jest bardzo ważne, dlatego że zewnętrznie w świat, proszę zobaczyć, co poszło w świat. Polski przewodniczący KNF-u, Komisji Nadzoru, żądał pieniędzy za dopuszczenie do dalszego funkcjonowania jakiejś instytucji. To nie jest trzeci świat, to jest totalna patologia, a my budujemy przez lata wizerunek państwa, które się rozwija, które jest bezpieczne dla inwestorów, którym możesz przywieźć pieniądze i one są bezpiecznymi pieniędzmi. A poszedł sygnał, z którym my będziemy naprawdę wizerunkowo odbudowywać latami. Latami. Znaczy, ja uważam, że to jest największa krzywda, bo naprawdę drugorzędna sytuacja w tym momencie przewodniczącego. Ma prawo się bronić, niech się broni, zrobił co lub nie zrobił. Prokuratura ma swoje obowiązki, wszystkie służby nie uruchomią, ale wizerunkowo jak najszybciej naprawić i przekaz do świata, że system jest bezpieczny, że na to nie pozwalamy. Mhm.
Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję. I smutny obraz patologii, do której doszło w państwie polskim. Przypomnijmy, drodzy państwo, Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza siedzibę Komisji Nadzoru Finansowego, sprawdza dokumenty, sprawdza scenogramy z rozmowy z Leszkiem Czarneckim. A my już dziękujemy za uwagę w tej części naszego programu, w tym wydaniu magazynu Proszę to wyjaśnić w tym tygodniu. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.